Wyjściowych, bo te przed momentem zaprezentowane przez speakera dzisiejszych zawodów. Jako pierwsi na placu boju pojawili się goście podopieczni Przemysława Michalczyka z numerem 4 Mariusz Schamlewski, 5 Patryk Napiórkowski, 7 Mateusz Siwicki, 10 Ernest Plizga, 13 Jakub Hukel, 14 Mariusz Magnuszewski, na libero z numerem 16 Jacek Obrębski. Trenerem drużyny z Wałbrzycha jest wspomniany przeze mnie wcześniej Przemysław Michalczyk, pomaga mu Krzysztof Prokopowicz, fizjoterapeutą jest pan Maciej Kulpa. Gospodarze, dzisiaj w następującym zestawieniu troszeczkę przemeblowany ten skład Sanoczan pod nieobecność chorego Tomasza Kusiora, który zmaga się z wysoką gorączką. No i właśnie to mocne przeziębienie nie pozwoliło jednemu z dwóch wychowanków ekipy z Grodu Grzegorza w zaprezentowaniu się swojej publiczności dzisiaj w tym arcyważnym starciu z Wiktorią Wałbrzych. Na parkiecie od początku tego spotkania w ekipie TSV numer 1 Filip Frankowski, 2 Roman Oroń, 4 Grzegorz Gnatek, 7 kapitan Patryk Łaba, 10 Damian Wierzbicki, 11 Łukasz Jurkoć, na libero z numerem 16 Kamil Dębiec, trenerem gospodarzy Krzysztof Rączek, szkoleniowcem odpowiedzialnym za przygotowanie motoryczne jest od początku tego sezonu. Zresztą już Artur Pąka pomagał drużynie z Sanoka w zeszłym sezonie, jest również teraz i właśnie dba o to przygotowanie motoryczne wszystkich zawodników TSV Sanok. Skład gości uzupełniają z numerem 1 Paweł Olszewski, 6 Paweł Pietkiewicz, 9 Kamil Durski, doskonale znany kibicom siatkówki tutaj z Podkarpacia, zawodnik, który przez wiele lat występował w Karpatach Krosno, rozgrywający drużyny z Wałbrzycha. Niewykluczone, że będziemy oglądać go w akcji również w przebiegu dzisiejszego spotkania. Numer 12 Mateusz Fronc, 15 Sebastian Zieliński, 17 drugi z zawodników libero ekipy gości Michał Szydłowski, 18 Maciej Boris. Tymczasem pierwszy udany atak Damiana Wierzbickiego w dzisiejszym spotkaniu w składzie Sanoczan, oprócz wymienionej siódemki, która rozpoczęła ten mecz, z numerem 6 Patryk Piper, 8 Paweł Rusin, 9 Daniel Gąsior, 13 Paweł Przystaś, 15 Tomasz Kotyla, 17 Tomasz Gut, zawodnik libero, i z numerem 18 wychowanek TSV Jakub Zmarz. A teraz niezwykle efektowna akcja w wykonaniu Sanoczan. Piękna obrona gdzieś tam na 8-9 metrze kapitana Sanoka Patryka Łaby. Skorzystał z tego Łukasz Jurkoć, wystawił precyzyjnie piłkę na lewe skrzydło do Filipa Frankowskiego, a ten nie miał problemu z obiciem bloku Wałbrzyszany. Teraz na lewym skrzydle atak Patryka Napiórkowskiego, atakujący Wiktorii poradził sobie ze zdobyciem pierwszego punktu w dzisiejszym meczu. Szesnasta kolejka, a więc jak dobrze Państwo wiedzą, runda rewanżowa w pierwszym spotkaniu bezpośrednim pomiędzy tymi ekipami. Zwycięstwo 3-2 odnieśli Sanoczanie. Była to pierwsza historyczna wygrana dla drużyny TSV na poziomie pierwszej ligi. Niezwykle uradowani z Wałbrzycha wrócili do Sanoka siatkarze TSV, chociaż w tych pomeczowych opiniach dało się słyszeć, dało się wyczuć taki niedosyt związany ze zdobyczą w tym meczu, bowiem zarówno trener, jak i sami zawodnicy żałowali mocno, że nie udało się sięgnąć po pełną pulę. Mieli na to szansę siatkarze z Sanoka, ostatecznie skończyło się podziałem punktów, choć te dwa oczka za zwycięstwo na swoje konto zapisali siatkarze TSV przed momentem. Chyba pierwszy w dzisiejszym meczu, pierwsza taka kontrowersja związana z tym, czy ta piłka po ataku z lewego skrzydła drużyny Wiktorii trafiła w boisko. Trudno oceniać to z perspektywy naszego stanowiska. Ostatecznie sędziowie przyznali punkty Sanoczanom. Teraz 4-2 po kolejnym dobrym ataku Patryka Napiórkowskiego.
Zagrywka z Hamlewskiego, pewnie przyjęta przez zawodników odpowiedzialnych za podanie zagrywki rywala w ekipie TSV. I akcję w pierwszym tempie kończy Grzegorz Gnatek. W rozmowie z naszymi reporterami przed rozpoczęciem tego meczu obaj trenerzy podkreślali stawkę tego spotkania. Trudno o meczu 16 dopiero kolejki mówić, że jest jakimś decydującym o awansie do fazy play-off, czy też o tym, że jedna z tych drużyn ostatecznie do najlepszej ósemki nie awansuje, no ale też spoglądając na układ tabeli, trudno nie mówić o tym spotkaniu jako o arcyważnym pojedynku meczu, jak zwykli mawiać o takich starciach siatkarze za 6 punktów. Lepszy początek gospodarzy, co może na pewno cieszyć kibiców, którzy dzisiaj postanowili z wysokości trybun hali PWSZ oklaskiwać poczynania swoich ulubieńców. Teraz trzeci punkt po tym, jak z lewego skrzydła skutecznie uderzał Ernest Plizga, również znany kibicom siatkówki na Podkarpaciu, występował w drużynach drugoligowych. Jeszcze jedna dosyć łatwa zagrywka, z którą pewnie poradzili sobie Sanoczanie, i jeszcze raz uruchomione pierwsze tempo, tym razem podczas pierwszego pobytu pod siatką skuteczne uderzenie Romana Oronia. Mówił nawet, co ciekawe, trener Wiktorii Wałbrzych Przemysław Michalczyk z rozbrajającą szczerością o tym, że w składzie jego drużyny nie ma zawodników, którzy są jakoś ponadprzeciętnie dysponowani, jeśli chodzi właśnie o zagrywkę. Mówił o tym, że nadal jego drużyna, choć forma już jest ustabilizowana w porównaniu z tą pierwszą rundą, to brakuje jej zimnej głowy właśnie w końcówkach setów. Mówił niegdyś znakomity zawodnik Przemysław Michalczyk, że brakuje właśnie chłodnej głowy w końcówkach poszczególnych partii, że sporo właśnie takich setów przegrała jego drużyna. Ostatnio w poprzedniej kolejce, w kolejce numer 15, Wałbrzyszanie odpoczywali, natomiast tydzień wcześniej grali przed własną publicznością z Eksaktem Częstochowa. Zacięte spotkanie, ale pierwszy w obecnym sezonie wygrany tiebreak przez drużynę z Wałbrzycha, i to na pewno ucieszyło szkoleniowca tej drużyny. 8-5 na zagrywce Mateusz Siwicki, jeden z dwóch zawodników, którzy w porównaniu z początkiem sezonu zasilili Wiktorię Wałbrzych. No i obaj szybko wywalczyli sobie miejsce w pierwszym składzie. Mówię obaj, tutaj obok Mateusza Siwickiego również 26-letni Słowak przyjmujący Jakub Hukel. To zawodnik z numerem 13. Jego również mogą Państwo oglądać od początku tego spotkania. Teraz as serwisowy Romana Oronia. 10-5. No chyba z niedowierzaniem teraz spoglądają na siebie goście tego spotkania, bo tę łatwą zagrywkę rotacyjną z wyskoku, ale chyba tylko po to właśnie, żeby wprowadzić piłkę, zagrywał ją Roman Oroń. Nie poradzili sobie z przyjęciem tego serwisu podopieczni Przemysława Michalczyka, który poprosił przed momentem o czas. Szósty as serwisowy na koncie Romana Oronia w obecnym sezonie. Dotarły do nas statystyki z 15 spotkań, jakie do tej pory rozegrała drużyna TSV, nie licząc ostatniego starcia w Nysie. Meczu, o którym Sanoczanie chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Przegrana 0-3 w fatalnym, można powiedzieć, stylu. Wydaje się, że najsłabszy mecz ekipy Krzysztofa Frączka w obecnej edycji rozgrywek. Swoją drogą taki pojedynek kiedyś też musiał nadejść. I chyba
można powiedzieć, że dobrze, że właśnie w starciu z ekipą, która jest przecież od marca poprzedniego roku niepokonana we własnej hali, mowa tutaj właśnie o drużynie Stali Nysa. No bo gdyby taki słaby dzień przydarzył się na przykład Sanoczanom dzisiaj w tym arcyważnym spotkaniu, no to no wydaje się, że zdecydowanie bardziej mogliby żałować ewentualnej porażki tutaj z Wiktorią, która przecież toczy bezpośredni bój z Sanokiem, jeśli chodzi o awans do fazy playoff. Jeszcze raz o Roman Oroń, tym razem do pierwszej strefy, tam niepewne przyjęcie Obremskiego, ale ostatecznie zdołali wyprowadzić atak Wałbrzyszanie, chociaż teraz szansę na kontratak ma Sanok. Łaba miękko na drugą stronę, dograł Napiórkowski, no i słowacki przyjmujący drużyny z Wałbrzycha Jakub Hukel zdobywa pierwszy punkt indywidualnie w dzisiejszym meczu, 11-6, a na zagrywce już za moment Mariusz Magnuszewski. Jeszcze raz przyjęcie w punkt, no i na takim poziomie przyjęcia zagrywki rywala na pewno będą grali ze spokojem Sanoczanie. Ma komfort rozgrywania kolejnych piłek Łukasz Jurkojć i z tych precyzyjnych dograń potrafi zrobić pożytek. Przed momentem w roli głównej Filip Frankowski, a teraz bardzo dobre uderzenie i siódmy punkt gości. Dzięki. Hukel mocno, Dębiec z małymi problemami zawężone, teraz tutaj ta gra Sanoczan blisko lewego skrzydła, silił się tutaj jeszcze na daleki przerzut na prawe skrzydło, Łukasz Jurkojć popełnił błąd. Dzisiaj jak widać prowadząca te zawody pani arbiter Gabriela Ferenczak postawiła wysoko poprzeczkę zawodnikom, jeśli chodzi o czystość odbić. Może to dobrze, to przecież poziom pierwszej ligi, a zatem wymagamy tutaj naprawdę wysokiego poziomu sportowego. Nie kończy Frankowski, ale dał szansę swojej drużynie, umiejętnie opierając piłkę o blok przeciwnika. Teraz już zdecydowanie mocniejsze uderzenie Patryka Łaby z drugiej linii, ale czekał tam już Mariusz Schamlewski, kapitan gości. Pojedynczy blok tego zawodnika i zmniejszona różnica. 3 punktami prowadzą gospodarze. Rotuje swoimi zawodnikami libero trener Przemysław Michalczyk. Do obrony wprowadzony teraz Michał Szydłowski. I kończą kolejną akcję zdobyciem punktu Wałbrzyszanie. Bardzo dobra zagrywka. Nie poradził sobie z przyjęciem tego serwisu Kamil Dębiec. 10-12. 8 pozycja aktualnie w tabeli siatkarzy z Sanoka. W 14 spotkaniach zawodnicy Krzysztofa Frączka zgromadzili 14 oczek. Wygrali 4 spotkania, przegrali 10, 23-35. To bilans setów ekipy z Podkarpacia. Z kolei Wiktoria PWZ Wałbrzych 2 pozycje niżej. Aktualnie 10 lokata, 13 spotkań, 10 punktów. No ale właśnie biorąc pod uwagę ten jeden mecz rozegrany mniej, naprawdę jest to bezpośredni rywal TSV w walce o playoffy. Teraz poprawka, jeszcze jedna piłka posłana do 6 strefy, do Patryka Łaby. Tym razem wyczyszczona siatka, więc znakomite zagranie byłego rozgrywającego GKS-u Katowice Łukasza Jurkojcia i pewne uderzenie kapitana Sanoczan Patryka Łaby. Magnuszewski na prawe skrzydło, wydawało się, że zaczepił tym uderzeniem osanocki blok Patryk Napiórkowski, nic z tego. Punkt przyznany przez sędziów Sanoczanom.
Jestem jeszcze Państwu winny informacje o pozostałych członkach komisji sędziowskiej. Komisji, która prowadzi dzisiejsze zawody jako arbiter. Pierwszy dzisiaj pani Gabriela Ferenczak, pomaga Bogusław Pierucki, obsada pomocnicza. Sędzia sekretarz Wiesław Semeniuk, na liniach Jakub Barć i Maciej Kondyjowski. Błąd w polu serwisowym gospodarzy i z 11 oczka cieszą się siatkarze Wiktorii. Jurkoć, płaska piłka, bardzo dobre tempo rozegrania. Teraz tej akcji nie kończy jednak Wierzbicki. Jurkoć jeszcze raz do Pajpa, tam z kolei w tej akcji Filip Frankowski. Trzeci punkt tego siatkarza w dzisiejszym meczu. I mimo wszystko pewne prowadzenie TSV na początku tego spotkania. Już na czwartym metrze ustawiona trójka przyjmujących drużyny Wiktorii do flota Grzegorza Gnatka. Ale nie musieli się tutaj nawet silić na precyzyjne przyjęcie tej zagrywki, bo błąd bezpośredni Grzegorza Gnatka. 16, 15 do 12. Prowadzenie gospodarzy. Na Piórkowskim mocno, ale również błąd tego siatkarza. Mówił przed rozpoczęciem tego meczu Krzysztof Frączek, szkoleniowiec TSV, że powstrzymanie właśnie tego siatkarza może okazać się kluczem do zwycięstwa w tym meczu. Wspominał tutaj, rzecz jasna, ten pierwszy pojedynek, mecz rozegrany w Wałbrzychu, kiedy Napiórkowski zanotował doskonały występ, ponad 20 zdobytych punktów przez tego zawodnika. Mówił szkoleniowiec TSV, że na różne sposoby starali się powstrzymać atakującego rywala, ale ta sztuka się w zasadzie nie udała i to głównie dzięki Napiórkowskiemu. Wiktoria no, cieszyła się z jakiejkolwiek zdobyczy w tamtym spotkaniu. Choć tak jak mówię, w zasadzie drużynie z Wałbrzycha niewiele zabrakło do tego, aby wygrać tamten mecz. Teraz cztery kolejne błędy na zagrywce. W tym fragmencie tego meczu nie rozpieszczają poziomem sportowym zawodnicy obydwu drużyn. W polu serwisowym w ekipie gospodarzy Patryk Łaba. Dobrze Obremski, Magnuszewski na środek, przesunięta krótka. Powstrzymane teraz przez Romana Oronia Mariusz Siwicki. I będą pierwsze zmiany w tym spotkaniu. Rozgrywającego Mariusza Magnuszewskiego zmienia Mateusz Front. Na parkiecie pojawi się również rozgrywający Kamil Durski, zmieniający Patryka Napiórkowskiego, więc klasyczna podwójna zmiana. Chcę tutaj ratować jeszcze sytuację w tym pierwszym, jakże ważnym secie, trener Przemysław Michalczyk. Bardzo dobre przyjęcie Plizgi na lewym skrzydle. Pewny atak po skosie Jakuba Hukela. Trzecie oczko zdobyte przez tego siatkarza. Siwicki mocno, ale pewne kontrolowane to przyjęcie Kamila Dębca. Rozrzucony w obrzyski blok na prawym skrzydle z drugiej linii. Radzi sobie ze zdobyciem punktu Damian Wierzbicki. Zaledwie 9% skuteczności ataku Damiana Wierzbickiego w spotkaniu ze Stalą Nysa. Ale trzeba powiedzieć jasno, że statystyki mało którego zawodnika TSV mogły cieszyć oko kibiców tej drużyny właśnie po spotkaniu ze Stalą Nysa. Dzisiaj na pewno ma nadzieję na lepszą postawę, lepszą skuteczność Damian Wierzbicki, ale również
jego koledzy przed momentem. Drugi w dzisiejszym meczu, siódmy w całym sezonie as serwisowy Romana Oronia. Wspominałem to już w poprzednich relacjach, wrócę do tego jeszcze raz teraz, że w poprzednim sezonie, kiedy Roman Oroń reprezentował barwę Wisłoka Strzyżów rywalizującego na parkietach drugiej ligi, no to raz po raz popisywał się wręcz seriami asów serwisowych, bardzo mocnych, odrzucających zagrywek środkowy TSV. No i jakby dzisiaj nawiązuje do tej dyspozycji z poprzedniego sezonu ten zawodnik. 20-14, drugą przerwę dla swojej drużyny wykorzystuje teraz Przemysław Michalczyk. Szef Sumałki w meczu na szczycie podejmuje KP Szewce, a w Stanach Zewystysa zagrał się z Zyskers Hajnówka. Norwid Częstochowa, nasz najbliższy rywal, pauzuje w tej kolejce. Tymczasem wracamy do gry 20-14. Roman Oroń, my wszyscy głośno. Wracamy do gry. Na zagrywce Roman Oroń. As serwisowy w ostatnie centymetry boiska Wiktorii. Uderzona ta piłka, więc fenomenalna dzisiaj dyspozycja Romana Oronia. Trzeci as serwisowy, będą kolejne zmiany w ekipie gości. Na parkiecie pojawi się Sebastian Zieliński, zmieni Ernesta Plizgę. Doskonale wie, na czym polega specyfika zawodników grających na pozycji przyjmującego, trener Przemysław Michalczyk. Były zawodnik m.in. Resowi, Jastrzębia, Częstochowy, Politechniki Warszawskiej czy AZS-u Częstochowa. Mistrz Polski z 2004 roku z Jastrzębskim Węglem. Wracamy do wydarzeń na Sanockim parkiecie. Tutaj blokowany, wprowadzony nie tak dawno na parkiet Mateusz Fronc w roli głównej. Grzegorz Gnatek oraz Filip Frankowski. 22-14. Tej przewagi Sanoczanie już z rąk wypuścić nie mogą. Zmieniony kierunek tej zagrywki. Bardzo dobry pomysł Romana Oronia. Słabsze wykonanie. Szukał tutaj zaskoczenia Jacka Obremskiego w pierwszej strefie boiska rywala. Środkowy TSV, tym razem błąd, 15-22 z perspektywy zagrywających teraz gości. Za Kamila Durskiego na parkiet pod siatkę wraca Patryk Napiórkowski. Wydaje się, że już za moment, po tym jak zdobędą punkt Sanoczanie, Mateusza Fronca zmieni nominalnie pierwszy rozgrywający drużyny Wiktoria, więc Mariusz Magnuszewski, tak jest, ta zmiana już za moment. 23-15, spora przewaga TSV w tym pierwszym secie. Przewaga, wydaje się, że w każdym elemencie gry. Nie weszli dobrze w to spotkanie Wałbrzyszanie, bo to, że potrafią grać lepiej, jest oczywiste. Łukasz Jurkowicz. Agresywny flot, dosyć dobre przyjęcie Obremskiego, chociaż musiał nabiegać się Magnuszewski, ale sprytny atak tutaj z lewego skrzydła Patryka Napiórkowskiego, no, który jest jednak jak na swoją grę z poprzednich spotkań, czy też z ostatnich spotkań, w których był naprawdę dobrze dysponowany, no to wydaje się, że troszeczkę niewidoczny jak na razie w tym meczu, w tej konfrontacji z TSV. Jeszcze raz szarpnął przyjęciem Kamil Dębiec. Trudne chwile tego zawodnika, specjalisty, jednego z najlepszych specjalistów w pierwszej lidze, jeśli chodzi o przyjęcie zagrywki. Myślę, że tymi błędami popełnionymi przez Dębca w meczu z Nysą ten zawodnik mógłby obdzielić nie jeden swój sezon, bo takie bezpośrednie błędy po prostu Dębcowi się nie zdarzają. Jeszcze jedna dobra akcja przy własnej zagrywce Wałbrzyszan i jeszcze dają malutką nadzieję swoim kibicom podopieczni Przemysława Michalczyka, choć wydaje się, że ta
przewaga Sonoczan zbyt duża, aby myśleć tutaj o innym rozstrzygnięciu niż zwycięstwo gospodarzy w tej pierwszej partii, chociaż poczekajmy, nie takie przewagi w siatkówce były już trwonione. W doskonałych nastrojach, trzeba powiedzieć, przyjechali do Sanoka siatkarze z Wałbrzycha. Uśmiechy towarzyszyły tym siatkarzom również podczas przedmeczowej rozgrzewki, tak pozytywnie nastawieni, pozytywnie naładowani gracze Wiktorii. Mówił trener tej drużyny, że teraz do końca sezonu zasadniczego każdy mecz jest meczem o wszystko, na podwyższonym ryzyku. Marzą tutaj o awansie do fazy play-off Wałbrzyszanie, no i zrobią wszystko, aby ten cel osiągnąć. Na pewno jednym z najważniejszych spotkań w tej perspektywie jest dzisiejszy STSV Sanok. 24-18, a więc seria 6 kolejnych piłek setowych dla Sanoczan. Potężna zagrywka Frankowskiego, ale bardzo dobre przyjęcie i atak na zasięgu Napiórkowskiego. Czwarty punkt tego zawodnika. 19-24. Skamlewski zmieniany przez Pietkiewicza, jednego z najbardziej doświadczonych zawodników Wiktorii Wałbrzych, zawodnika, który w swoim sportowym, siatkarskim CV ma występy w najwyższej klasie rozgrywkowej, choćby w ekipie AZS-u Częstochowa. Teraz jego zagrywka na niewiele się zdała, bo przesuniętą krótką kończy Grzegorz Gnatek, kończy również pierwszą partię. Rozgrywający TSV Sanok Łukasz Jurkowicz rozpoczął drugą partię spotkania 16 kolejki pierwszej ligi, w którym gospodarze z Grodu Grzegorza podejmują TS Wiktorię, TWSZ Wałbrzych, i podobnie jak pierwsza partia, ta pierwsza akcja w drugim secie padła łupem gospodarzy. Dobry atak Filipa Frankowskiego. 1-0 prowadzenie gospodarzy. Napiórkowski z lewego skrzydła, schemat już znany w tej pierwszej akcji. Często właśnie przy zagrywce rywala często grają lewym skrzydłem Wałbrzyszanie, tam ustawiony lider, jeśli chodzi o grę defensywną Wiktorii, Patryk Napiórkowski, i tym razem udaje mu się zdobyć punkty. Piąty punkt Patryka Napiórkowskiego w dzisiejszym meczu. Jest on najlepiej punktującym zawodnikiem swojej drużyny w ekipie TSV. 5 oczek do dorobku drużyny dołożyli Filip Frankowski, Roman Oroń, autor 3 efektownych asów serwisowych. 4 punkty zdobył Grzegorz Gnatek, 2 Damian Wierzbicki. Jedna zmiana w porównaniu z początkiem tego spotkania w ekipie gości.
Ernesta Plizgę zmienił Sebastian Zieliński. Ta zmiana w końcówce pierwszej partii i pozostawia Zielińskiego na parkiecie na placu boju. Trener Przemysław Michalczyk. Wygrana w pierwszej partii pewna. Siatkarze z Sanoka górowali nad przeciwnikiem. Czy to jeśli chodzi o poziom przyjęcia zagrywki, czy to jeśli chodzi o skuteczną grę na siatce, kilka bloków punktowych i bardzo dobra skuteczność jeśli chodzi o wyprowadzone ataki. Efektem było sześciopunktowe zwycięstwo i objęcie prowadzenia w całym meczu. Tymczasem nabiera z każdą minutą tego meczu wiatru w żagle Filip Frankowski, były przyjmujący czarnych Rząśnia. Teraz niewiele zabrakło Grzegorzowi Gnatkowi, aby gdzieś tam na 9-10 metrze podbić jeszcze tę piłkę po ataku na zasięgu Patryka Napiórkowskiego. 3-3. Wspomniałem o tym, że bez Tomasza Kusiora muszą radzić sobie dzisiaj Sanoczanie. Wiktoria Wałbrzych przyjechała na Podkarpacie w pełnym zestawieniu. Optymalny skład wszystkich zawodników do dyspozycji ma Przemysław Michalczyk. Zieliński na lewym skrzydle nadział się tutaj na wysoki blok Romana Oronia. Widać, że ten zawodnik czuje się bardzo dobrze w dzisiejszym meczu. Mówił trener Krzysztof Frączek, że trudno przecenić stawkę tego meczu. No nie tylko chodzi tutaj o te bezcenne punkty dopisywane przez drużyny do ligowej tabeli, ale chodzi również o to zresetowanie głów po nieudanym spotkaniu w Nysie. Chodzi o to, aby drużyna z Sanoka wskoczyła na zwycięskie tory, aby złapała wiatr w żagle w tym bardzo ważnym dla tej drużyny okresie, kiedy Sanoczanie rywalizują kolejkę po kolejce z drużynami, z którymi bezpośrednio walczą o awans do fazy play-off. Ostatnie z premiowanych miejsc, jeśli chodzi o fazę play-off, zajmowane teraz przez siatkarzy z Sanoka, ale margines błędu niewielki, bo ścisk w tej części tabeli jest naprawdę duży. Jeszcze raz Frankowski, tym razem w taśmę uderza przyjmujący TSV. Nie ma zatem szóstego punktu dla gospodarzy, jest czwarty dla ekipy gości. Bardzo mocno Zieliński, ale dał radę zamortyzować to mocne uderzenie. Filip Frankowski, uderzenie w aut leworęcznego atakującego TSV Sanok Damiana Wierzbickiego. I po zaledwie minucie wychodzą na prowadzenie Wałbrzyszania. Jeszcze 60 sekund temu przegrywali 3-5. Muszą mieć się na baczności w każdym etapie kolejnych setów gospodarze. Jeszcze jedno przyjęcie Frankowskiego. Musiał nabiegać się za tą piłką Jurkoć. Wystawił taką siatkarską świeczkę na prawe skrzydło do Damiana Wierzbickiego. Ten blokowany przez Hukela i Siwickiego. Poprosi o czas trener Krzysztof Frączek. Niezbyt wiele więcej mógł zrobić w tej sytuacji Łukasz Jurkoć. Przyjęcie na czwarty metr, jeszcze taka niska piłka posłana przez Frankowskiego do rozgrywającego gospodarzy. No i efekt jest taki, że Wałbrzyszanie mogli postawić szczelny blok. Udało się zatrzymać drugi raz z rzędu Damiana Wierzbickiego. Szesnasta kolejka pierwszej ligi. Oprócz meczu w Sanoku, Stal Nysa podejmuje SKS Hajnówkę. Ślepsk Suwałki gra z KPS-em Siedlce, Krispol Września z AGH Kraków, a PZP z Pałac Wartą Zawiercie. Jak każda kolejka w tej pierwszej lidze,
Ta również zapowiada się niezwykle ciekawie, zresztą niemal w każdej serii gier spore niespodzianki, na pewno wyrównany poziom pierwszej ligi w sezonie 16-17 myślę, że spełnia oczekiwania nawet najbardziej wybrednych kibiców siatkówki. Jeszcze raz bardzo dobrze pracuje blokiem Roman Oroń, ale ostatecznie w tej drugiej akcji ekipy Wiktorii nie udaje się zatrzymać Patryka Napiórkowskiego, który gra coraz lepiej, a to poważny sygnał ostrzegawczy dla drużyny z Sanoka. No bo jeśli ten zawodnik wpadnie w ten swój siatkarski trans, no to bywa zawodnikiem nie do zatrzymania dla nawet najlepszych blokujących pierwszej ligi. Jeszcze raz Napiórkowski, jakby na potwierdzenie moich słów, chociaż teraz sporą pracę, jeśli chodzi o zdobycie tego punktu, wykonał Mariusz Magnuszewski, który wystawił swojemu atakującemu tę piłkę na pojedynczy blok, nie dał rady Patryk Łaba. 9-5, a więc już 6 punktów zdobytych z rzędu przez drużynę Przemysława Michalczyka. Teraz chyba przekombinował Sebastian Zieliński, za dużo pomysłów w głowie, jeśli chodzi o wprowadzenie tej piłki do gry, chociaż wydaje się, że chciał tutaj zagrać po prostu skrót przyjmujący Wiktorii. Spory jednak błąd i szóste oczko na koncie gospodarza. Na zagrywce Patryk Łaba. Mocno Łaba z problemami obrębski, Magnuszewski z 4 metra. Mocne uderzenie Hukela, ale nie kończą goście. Teraz odpuszczony w bloku Mateusz Siwicki przez Romana Oronia. 4 już punkt środkowego Wiktorii zdobyty tylko w drugiej partii. Zagrywa Mateusz Siwicki. Mocno Dębiec na drugą stronę ze spokojem dograł tę piłkę, doświadczony z Hamlewski. Dograł na tyle precyzyjnie, że mógł tutaj uderzać już w drugim kontakcie tę piłkę. Rozgrywający Mariusz Magnuszewski, pierwsze oczko zdobyte w dzisiejszym meczu przez mózg drużyny Wiktorii Wałbrzych. 11-6, znakomity okres gry gości. Jeszcze raz Mateusz Siwicki. Druga w dzisiejszym meczu Kiwka Jurkojcia, druga nieudana. A teraz radzi sobie ze sforsowaniem potrójnego bloku Sanoczan Patryk Napiórkowski. 12-6 w ekspresowym tempie wzrasta ta przewaga drużyny Wiktorii Wałbrzych. Teraz decyduje się w tym momencie na zmianę trener Krzysztof Frączek. Podwójna zmiana w ekipie TSV. Najpierw za Damiana Wierzbickiego wszedł Paweł Przystaś. Chwilę później na placu boju pojawia się Daniel Gąsior, zmieniając niepocieszonego Łukasza Jurkojcia. Jeszcze raz Siwicki, jeszcze raz bardzo dobra zagrywka, serwisowy w ostatnie centymetry boiska TSV, uderzona ta piłka. Imponującą serię notują teraz przyjezdni od stanu 5-3. Seria 10-1 w wykonaniu Wałbrzyszan i efekt jest taki, że na tablicy wyników 7-punktowa przewaga drużyny Przemysława Michalczyka. Thank you.
Doskonałe przyjęcie Łaby, przystać do szóstej strefy, Patryk Łaba pewne uderzenie. No i teraz nie chcą dać za wygraną Sanoczanie, pokazują to sobie, pokazują to swoim kibicom, że będą tutaj walczyć o zwycięstwo w tej drugiej partii, motywują się nawzajem. Zagrywa Roman Oroń. Dobre przyjęcie Hukela, Magnuszewski trącił tę piłkę, podchodził na lewe skrzydło, zbyt chyba niska ta piłka, posłana przez rozgrywającego Wiktorii do słowackiego przyjmującego Jakuba Hukela. Zresztą pokazał takim gestem przepraszającym do swojego kolegi, że popełnił błąd Mariusz Magnuszewski. Dobrze, czujnie w bloku zagrali Grzegorz Gnatek i Daniel Gąś. Jeszcze jedna zagrywka Romana Oronia. Bardzo mocno ten zawodnik i czwarty as serwisowy Romana Oronia. Szaleje dzisiaj za linią 9 metra środkowy TSV. Ale cały czas pomagamy. Włączyliśmy się w dobieg i Sanoczanie odrabiają punkty. Tym razem o czas poprosi Przemysław Michalczyk. Komplementował zespół z Sanoka trener drużyny gości. Mówił, że Sanok we własnej hali jest niezwykle groźny, że potrafił sprawić niejedną niespodziankę, że również w kilku innych meczach niewiele brakowało, aby bilans zwycięstw tej drużyny był bardziej okazały. Wyciągnięte wnioski oczywiście przez obu szkoleniowców po tym pierwszym spotkaniu. Mówi trener Krzysztof Frączek, że spodziewa się tego, że Wałbrzych będzie grał sporo środkiem, sporo przesuniętej, krótkiej. Będą oglądać kibice w wykonaniu tej drużyny. Mówił właśnie, że tutaj kluczem do zwycięstwa może okazać się powstrzymanie Patryka Napiórkowskiego, który w każdym meczu notuje około 40 ataków. Więc naprawdę spory ciężar gry w ofensywie ciąży na barkach tego siatkarza. Jeszcze raz Oroń po przerwie, zwolniona ręka i pewne przyjęcie Obremskiego. Napiórkowski na pojedynczym bloku strzela w aut 10 do 13. Postanowiły chyba obie drużyny grać w tej drugiej partii seriami punktów. Czwarte oczko po kolejnej czwartej akcji zdobyte teraz przez Sanoczan. Jeszcze jedna zagrywka Romana Oronia. Tym razem Zieliński na drugą stronę i umiejętnie, przytomnie opiera piłkę o brok Magnuszewskiego Filip Frankowski. Tak po 50% zasług w tej akcji, jeśli chodzi o zdobycie punktu przez Sanoczan. Rozłożone pomiędzy Frankowskiego a Oronia. Jeszcze raz Roman Oroń na zagrywce. 11 do 13. Po taśmie dobre przyjęcie Obremskiego, zatrzymywane przez Gnatka z Hamlewski. Obremski teraz wypieścił tę wystawę na lewe skrzydło w kierunku Hukela. Niezbyt dobrze Łaba, bo na drugą stronę, chociaż Sanoczanie mają jeszcze jedną szansę. Teraz pogubił się Paweł Przystaś. Ma pretensje do Romana Oronia, ale chyba bezpodstawne, bo wydaje się, że zdecydowanie była to piłka rozgrywającego TSV. Nie widziałem tam żadnego gwałtownego ruchu środkowego Romana Oronia, który mógłby przeszkodzić Przystasiowi w wystawie tej piłki. 14 do 11. Mogą żałować tej akcji podopieczni Krzysztofa Frączka. Lewa ręka Magnuszewskiego, piłka jednak posłana w aut. 12 do 14. Bardzo mocno Gąsior nie radził sobie z tym mocnym uderzeniem.
Wałbrzyszanie doskonale ustawiony w piątej strefie. Obrębski i ze spokojem wybija piłkę po sanockim bloku. Patryk Napiórkowski. Schował się przed tym atomowym uderzeniem Jakuba Hukela. Patryk Łaba, dobra decyzja kapitana TSV. 15-13. Dwa punkty przewagi gości, choć jeszcze przed momentem drużyna przyjezdnych prowadziła przecież 13-6. Filip Frankowski, mocno ten zawodnik, dobrze Obrębski. Magnuszewski na prawe skrzydło, Napiórkowski po skosie. Na rozrzuconym sanockim bloku radzi sobie ze zdobyciem punktu. Już 11 punkt w całym meczu Patryka Napiórkowskiego, 7 tylko w drugiej partii. Szczęśliwie teraz Mariusz Schamlewski, a serwisowa piłka przetoczyła się po taśmie. Nie podbili jej ani Przystaś, ani Gnatek. 17-13. I jeszcze raz to samo. Rzadko zdarza się taki serwis dwa razy z rzędu. Mogą tylko rozłożyć ręce z niedowierzaniem. Teraz kręcą głowami zawodnicy z Sanoka. No ale drugi as serwisowy zanotowany przez środkowego Wiktorii Mariusza Schamlewskiego. Tym razem bardzo dobrze Dębiec. Gnatek wygrał pojedynek 1-1 z Mateuszem Siwickim. Ważny punkt zdobyty teraz przez byłego środkowego AGH Kraków. 14-18. Na zagrywkę w miejsce Grzegorza Gnatka wejdzie za moment Jakub Zmarz. Z trzeciego metra Magnuszewski, Napiórkowski na zasięgu rozbija ręce blokujących Sanoczan. No i troszeczkę ta postawa Napiórkowskiego w drugiej partii dzisiejszego meczu przypomina to, co w cudzysłowie wyprawiał ten zawodnik przez całe spotkanie w Wałbrzychu, seryjnie zdobywając kolejne punkty w tym drugim secie dzisiejszego spotkania. Nie potrafią znaleźć recepty na powstrzymanie atakującego rywali. Siatkarze z Sanoka, jeszcze jeden as serwisowy. W roli głównej Patryk Napiórkowski, 20-14, a to już na tym etapie seta naprawdę solidna zaliczka, solidny kapitał na zwycięstwo w tej partii. Napiórkowski lepiej, jeszcze raz bardzo dobrze, ale lepiej ustawiony, skorygował to ustawienie do zagrywki przeciwnika. Kamil Dębiec dograł dobrze, ale nie kończą Sanoczanie kolejnej akcji. 21-14. Musimy pokazać charakter, odporność na stres, zostawić serce na parkiecie, mówił szkoleniowiec TSV Krzysztof Frączek. No i to na pewno jeden z takich trudnych momentów ekipy gospodarzy w dzisiejszym meczu. No i kiedy jak nie teraz właśnie pokazać tę zadziorność, tę waleczność, za którą drużyna z Grodu Grzegorza była chwalona również przez Przemysława Michalczyka. Mówił szkoleniowiec Wiktorii, że Sanok to niezwykle charakterny zespół. No i teraz właśnie motywują się jeszcze zawodnicy TSV do walki w końcówce tej partii. 15-21, jest co odrabiać. W polu serwisowym pojawia się Paweł Przystaś. Nie ma asa, choć niewiele zabrakło.
błagalnie spojrzał teraz na panią arbiter Gabriele Ferenczak, rozgrywający TSV Paweł Przystaś, choć w głębi duszy chyba wiedział, że ta piłka opadała na aucie. Przystać na lewe skrzydło, tam Gąsior blokowany przez Siwickiego i Magnuszewskiego. Już naprawdę niewiele brakuje przyjezdnym do wyrównania stanu tego spotkania. 23 do 15. Przejście linii 9 metra, błąd Sebastiana Zielińskiego. Na zagrywce Patryk Łaba, więc jest jeszcze nadzieja w ekipie TSV, bo Patryk Łaba potrafi zaskoczyć przeciwnika mocną zagrywką. Tym razem bardzo dobre przyjęcie, przesunięta krótka, ale nie kończy Siwicki. Magnuszewski drugi raz w dzisiejszym spotkaniu decyduje się na atak, robi to skutecznie, robi to efektownie. 24 do 16 i piłki setowe dla drużyny Wiktorii Wałbrzych. Chciał zakończyć tę partię już w pierwszej akcji. Mateusz Siwicki mógł sobie tutaj pozwolić na duże ryzyko. Uderzył bardzo mocno, zaryzykował również na kierunku tej zagrywki, ale siatka zatrzymała piłkę po tym uderzeniu. Roman Oroj. Mocno po taśmie. Blokowany jeszcze Skamlewski przez Jakuba Zmarza. Pozostawił tego zawodnika w grze trener Krzysztof Frączek. Nie ma wiele okazji wychowanek TSV w obecnym sezonie do zaprezentowania swoich umiejętności. Dostał taką szansę teraz i ją dobrze wykorzystuje. 18 do 24. Ogromne problemy teraz z przyjęciem zagrywki Hukela, potrójny blok Sanoczan i wydaje się, że ręce Frankowskiego zatrzymywały teraz to techniczne zagranie Słowaka. 19 do 24. I jeszcze jeden serwis Romana Oronia. Jeszcze raz zaryzykował środkowy TSV, nie miał nic do stracenia, tym razem błąd. 25 do 19, wygrywają drugiego seta Wałbrzyszanie, a w całym meczu mamy remis 1 do 1.
9 punktów Patryka Napiórkowskiego tylko w drugiej partii. To głównie dorobek tego zawodnika przyczynił się do zwycięstwa drużyny Wiktorii nad TSV Sanok. 25-19, zwycięstwo, które wyrównało stan dzisiejszej rywalizacji. 1-1 w Sanoku, mecz 16 kolejki pierwszej ligi, arcyważny pojedynek, mecz za 6 punktów dla obu ekip. I po jednym mocnym ciosie wyprowadzonym przez zawodników obydwu drużyn w dzisiejszym spotkaniu zobaczymy, kto będzie cieszył się z prowadzenia 2-1. Lepiej trzecią partię rozpoczęli Sanoczanie. Przed momentem udany atak Jakuba Zmarza, którego na parkiecie pozostawił trener Krzysztof Frączek. Teraz as serwisowy dobrze grającego w dzisiejszym meczu Frankowskiego. Jeszcze raz ogromne problemy nawet z przebiciem piłki na stronę Sanoczan. Wiktorii Wałbrzych po dobrej zagrywce Frankowskiego. Z tego dobrego serwisu korzysta teraz Damian Wierzbicki. W składzie takim samym, w jakim zaczynali drugą partię Wałbrzyszanie. Jeszcze raz Frankowski, jeszcze raz problemami Wiktoria. Hukele mija potrójny blok i znajduje tutaj lukę w boisku rywali. Rozkładają bezradnie ręce gospodarze. Bardzo dobre zagranie Jakuba Hukela, 2-4. Zagrywa Patryk Napiórkowski. 14 punktów w całym meczu tego siatkarza. Zmarz teraz poczekał, uderzył w drugim tempie. Na trudny bój wysłał go teraz Łukasz Jurkojcz. Musiał radzić sobie z podwójnym blokiem przeciwnika wychowanek TSV. Zrobił to znakomicie. Techniczne zagranie. 5-2 prowadzenie Sanoczan. Jakub Zmarz na zagrywce. Dobry serwis, as serwisowy Jakuba Zmarza. Ucieszył teraz sanockich kibiców. Doskonałe wejście młodego środkowego drużyny z Podkarpacia, który zmienił w końcówce drugiej partii Grzegorza Gnatka. 6-2 i w tym trudnym dla swojej drużyny momencie prosi o czas Przemysław Michalczyk. Kolejki numer 15, 16 i 17 to seria gier, w których dojdzie do takiego trójmeczu pomiędzy drużynami zainteresowanymi walką o awans do fazy playoff. W zasadzie jeszcze w 14 serii gier Wiktoria Wałbrzych grała z Norwidem Częstochowa. Zwycięstwo 3-2 drużyny Wiktorii. Dzisiaj pojedynek pomiędzy Wałbrzychem a Sanokiem z kolei już w najbliższą sobotę. Sanoczanie wyjadą do Częstochowy i tam postarają się o zdobycz punktową w meczu z Norwidem. Sebastian Zieliński, muszą uważać Sanoczanie, chociaż teraz zdecydowanie lżej uderzył tę piłkę Zieliński. Damian Wierzbicki doskonale z prawego skrzydła. 7-3. Dzisiejszego meczu w składzie wyjściowym w ekipie z Sanoka nie rozpoczął lider, jeśli chodzi o liczbę wykonywanych ataków, lider, jeśli chodzi o zdobycie punktowe w drużynie TSV, a więc Paweł Rusin. Dzisiaj postawił na Filipa Frankowskiego Krzysztof Frączek w perspektywie drobnych dolegliwości zdrowotnych Pawła Rusina. A żeby nie być gołosłownym, podam Państwu statystykę: 15 spotkań, 354 ataki wykonane przez Pawła Rusina, 164 punkty. Nie tylko 38 błędów, 46% skuteczność ataku Pawła Rusina.
Mocno Patryk Łaba i dotknął tę piłkę Jakub Hukel. Próbował teraz oszukać jeszcze sędziów. Słowacki przyjmujący Wiktorii, ale nie dali się oszukać zarówno Jakub Barć, jak i Gabriela Ferenczak. Pewne gesty tych arbitrów i punkty przyznane gospodarzom. 9-4. Zagrywa jeszcze raz Patryk Łaba. Z problemami Zieliński z 4 metra. Magnuszewski, wysoka piłka na lewe skrzydło, ucieka spod topora Jakub Hukel. Konkretnie spod wysoko ustawionego bloku przez Łukasza Jurkojcia i Romana Oronia. 7 punkt Hukela w dzisiejszym meczu. 5-9. Na zagrywce Mariusz Magnuszewski. Doskonale Dębiec. Dobra piłka, bardzo dobra piłka. Efektowna akcja dwójki Jurkojcz-Wierzbicki. W samych superlatywach wypowiadał się właśnie o tej parze drużyny z Sanoka trener Przemysław Michalczyk. Wspominał Łukasza Jurkojcza i Damiana Wierzbickiego. Mówił również o parze przyjmujących, Patryku Łabie i Pawle Rusinie. Zresztą mówił w zasadzie o trójce, wspominając tutaj również o Filipie Frankowskim, a więc no jakby przeczuwał, że będzie miała jego drużyna do czynienia właśnie z Filipem Frankowskim w dzisiejszym meczu. Przemysław Michalczyk mówił właśnie o trójce przyjmujących TSV. Teraz czas po 5 w dzisiejszym meczu asie serwisowym Romana Oronia. No niewiarygodnie dzisiaj gra w polu serwisowym środkowy TSV. 11-5. Zagrywka Romana Oronia. Tym razem dobrze Zieliński, Magnuszewski, przesunięta krótka. Doskonale rozumieją się z Mariuszem Schamlewskim. Pokazali to w tej akcji. 6-11. Szansa dla Wiktorii Wałbrzych. Zieliński nie kończy. Dobrze ustawiony Dębiec. Teraz ofiarne kolejne interwencje w defensywie Wałbrzyszan. Jurkojcz na prawe skrzydło. I nie zdąży już Schamlewski. Zabrakło również szybszej interwencji w defensywie na Piórkowskiego. Ostatecznie zakończony atak przez Damiana Wierzbickiego. 4 oczko w tej partii. 6 w całym meczu atakującego TSV. Kontratak gości, Magnuszewski, Pajpa, ależ poczekał teraz na przeciwnika Jakub Zmars. Bodaj najefektowniejsza akcja tego spotkania. Dynamiczny Hukel uderzył bardzo mocno, ale prosto w ręce Jakuba Zmarza. I chwila odpoczynku dla 26-letniego Słowaka. Zastępowany ten zawodnik przez Pawła Pietkiewicza. Jurkojcz od razu sprawdził Pietkiewicza. Szansa dla gospodarzy.
Frankowski po rękach Napiórkowskiego. Wszystko wychodzi w ostatnim fragmencie gry Sanoczanom. 14 punkty, to jest mała zyska. Łukasz Górko, idziemy wszyscy głośno. Ostrzeliwany Pietkiewicz przez Jurkojcia. Teraz podwójne odbicie wprowadzonego przed momentem przyjmującego Wiktorii Wałbrzych. 15 do 6 rośnie przewaga gospodarzy. Będą kolejne zmiany w ekipie gości. Podwójna roszada w drużynie Przemysława Michalczyka na parkiecie Durski i Frąc. Odpoczywają Magnuszewski oraz Napiórkowski. Nierówne to spotkanie falują obie drużyny. Nie mieliśmy jeszcze wyrównanej, zaciętej końcówki i nie zanosi się na to również w secie numer 3. Durski do swojego kolegi, z którym przed momentem pojawił się na parkiecie. Mateusz Frąc kończy akcję. 7 do 15. Tak to już czasem bywa, że przy tej podwójnej zmianie lubią rozgrywający zagrać do swojego atakującego, z którym pojawili się przed momentem na parkiecie. Z takiego scenariusza skorzystał teraz Kamil Durski. I udało się Wałbrzyszanom zdobyć punkt. Na zagrywce Mariusz Schamlewski. Dębiec doskonale, Jurkojć, piłka rozegrana jeszcze raz w doskonałym tempie do Filipa Frankowskiego. No i nareszcie można powiedzieć, drodzy Państwo, tak patrząc z perspektywy kibiców, TSV pokazuje pełnię swoich możliwości. Filip Frankowski, zawodnik sprowadzany do Grodu Grzegorza przed tym sezonem, miał być filarem, miał być jedną z najjaśniejszych postaci swojej drużyny. No a troszeczkę te kontuzje wybiły z rytmu tego dynamicznego, skutecznego w ataku, skutecznego na zagrywce przyjmującego. Pas serwisowy Filipa Frankowskiego, który dzisiaj pokazuje, że naprawdę warto było na niego postawić. Przesunięta krótka, zagrana przez Łukasza Jurkojcia. Jakub Zmarz, pewne uderzenie. Piąty punkt Zmarza w trzeciej partii, szósty w całym meczu. A przypomnę, że Jakub Zmarz na parkiecie pojawił się w końcówce drugiego seta. Ta efektowna przesunięta krótka to również zasługa atomowej zagrywki Filipa Frankowskiego, no, który mocno, mocno pracuje tutaj w dzisiejszym meczu na statuetkę dla najlepszego zawodnika tego spotkania, ale poczekajmy, bo koniec tego spotkania, do końca tego spotkania jeszcze naprawdę daleko. Zieliński, dobra ta wystawa gdzieś z 12 metra. Jurkoć jeszcze raz do Zmarza i tym razem lżejsze uderzenie, ale nie dał rady Durski w obronie. 19 do 7, potężna ta przewaga gospodarzy w trzeciej partii. Na fali teraz drużyna Krzysztofa Frączka. Tym razem pomyłka Frankowskiego, ale tylko brawa zbiera po tym pobycie za linią 9 metra przyjmujący TSV. I zagrywać będzie wśród gości Mateusz Frąc. Na zagrywce Mateusz Frąc. Wysoko podrzucona piłka, mocne uderzenie do pierwszej strefy, ale nie mieli tutaj problemu z podjęciem dobrej decyzji Sanoczanie. Przepuszczona ta piłka, która opada dobre 2 metry na aucie. A w polu serwisowym pojawia się Jakub Zmarz. Mocno i w 9 metr. Sporo dzisiaj asów serwisowych. Wykonanie szczególnie
gospodarzy. Perfekcyjna gra Jakuba Zmarza to na razie najlepiej punktujący zawodnik swojej drużyny w trzeciej partii. Siódmy już punkt Jakuba Zmarza. Jeszcze zmiana w ekipie Wiktorii. Sebastiana Zielińskiego zmieni Ernest Plizga. Będzie zmiana również w ekipie gospodarzy. Po raz pierwszy w dzisiejszym meczu na parkiecie pojawi się Paweł Rusin, który zmieni kapitana Patryka Łabę. I wszystkie ręce patrzą na zagrywce Jakub Mars. Deklasują jak na razie swojego przeciwnika Sanoczanie w trzeciej partii. Zobaczymy, czy uda się Wałbrzyszanom osiągnąć te granice przyzwoitości, jak zwykło się mówić o wyniku ponad 10-punktowym w secie. Pomaga w tym Jakub Zmars, psując zagrywkę. Plizga bardzo mocno i teraz ta piłka zagrana w konflikt pomiędzy Frankowskim a Rusinem. Bardzo mocny serwis zaryzykował Ernest Plizga, opłaciło się. 10-21. Bardzo dobre zawody rozgrywa dzisiaj również Łukasz Jurkoć. Trzeba pochwalić tego gracza. Bardzo dokładny jest dzisiaj ten zawodnik. Często rozrzuca bloki rywali, ułatwiając zadanie swoim kolegom, którzy w danym momencie atakują. Teraz na zagrywce Damian Wierzbicki. Skrót, z którym radzi sobie bez problemu Plizga. Fronc dobrze ustawiony, Frankowski, ale przełamane ręce tego zawodnika. 11-22. Zagrywa Mateusz Siwicki. Mocno na palce Rusin, ale na drugą stronę. Umiejętnie zrobił to Skamlewski, dogrywając piłkę. Durski na lewe skrzydło. W efektowny sposób przepuszczał tę piłkę przez bark Paweł Pietkiewicz. Mogła podobać się ta akcja byłego gracza AZS-u Częstochowa. Pierwszy punkt w dzisiejszym meczu Pietkiewicza, który nie tak dawno zastąpił Sebastiana Zielińskiego. Dobrze Dębiec, Jurkoć na lewe skrzydło, Rusin podbijany, teraz walka Rusina z Durskim, znają się doskonale obaj siatkarze. Jurkoć na prawe skrzydło, teraz wydawało się, że zaciska piłka do Wierzbickiego, ale piłka rozegrana bez bloku, zdążył Wierzbicki zamknąć te akcje, uderzyć nad siatką, uderzyć przede wszystkim w parkiet przeciwnika. 23-12. Piąty punkt Damiana Wierzbickiego w trzeciej partii. Piątą zmianę wykonuje w tym momencie Przemysław Michalczyk, trener gości. Wprowadzony pod siatkę Patryk Napiórkowski. W tym secie nie pojawi się już na placu gry Mateusz Frąc. Durski bardzo mocno, ale doskonałe przyjęcie Dębca, Pajp i Paweł Rusin na doskonałym zasięgu atakuje teraz z szóstej strefy. 24-13. Ale wszyscy zmiany ze zespołu gości zdobyli szósty punkt.
wraca na parkiet Hukel. To jego zmieniał Paweł Pietkiewicz. Na zagrywce Roman Oroń. Bardzo mocno ten zawodnik bronił praktycznie tę piłkę. Jakub Hukel, dobrze ustawiony, Wierzbicki. Jeszcze jedna przesunięta krótka, zagrana przez Jurkojcia z Jakubem Zmarzem. 25-13. TSV Masar Transgaz Travel Sanok prowadzi z TS Wiktorią PWSZ 2 Obrzych 2-1. Na czwartą partię zapraszam Państwa już po niespełna 3-minutowej przerwie. Dwa do jednego po trzech setach spotkania 16 kolejki pierwszej ligi prowadzą siatkarze TSV Masa Transgaz Travel Sanok rywalizujący dzisiaj z TS Wiktorią PWSZ Wałbrzych. Wygrana w trzeciej partii okazała bezdyskusyjna 25-13. I zaledwie o krok od wymarzonego zwycięstwa za 3 punkty są w tym momencie sanoczanie. Ważna informacja przed rozpoczęciem czwartej partii jest taka, że wraca trener Przemysław Michalczyk do podstawowej pary swoich przyjmujących. Jest zatem na parkiecie Jakub Hukel, bohater teraz tej właśnie akcji, oraz Ernest Plizga. Zostawia rzecz jasna na parkiecie Jakuba Zmarza trener Krzysztof Frączek, najlepiej punktującego zawodnika całego spotkania w tej trzeciej partii. Aż 8 punktów zdobytych przez Jakuba Zmarza w poprzedniej partii. Ratują się jeszcze Wałbrzyszanie, chociaż tutaj pokazywał Filip Frankowski, że ta akcja powinna być już przerwana, że powinien punkt zostać przyznany sanoczanom, że ta piłka dotykała antenki. Nic z tego, ostatecznie oczko zdobyte przez Wiktorię Wałbrzych, 2-1. Nie trafił w boisko Filip Frankowski. Na zagrywka Hukela, bardzo dobrze przyjęta przez sanoczan i powtórka na prawym skrzydle Filip Frankowski, tym razem bardzo dobrze, 2-2. 13 punkt Filipa Frankowskiego w dzisiejszym meczu. Magnuszewski na prawe skrzydło, na Piórkowski, zatrzymywany przez Patryka Łabę i Jakuba Zmarza. Znaleźli teraz sposób na zatrzymanie atakującego rywali sanoczanie, 3-2. A na zagrywce Filip Frankowski. Nie czekał długo, tuż po gwizdku Gabrieli Ferenczak wykonał mocną zagrywkę. Z 4 metra Magnuszewski, Plizga blokowany, będzie jednak punkt dla Wałbrzyszan, chociaż to chyba pomyłka po prostu w sygnalizacji pani arbiter, bo ewidentnie piłka opadała w polu Wiktorii Wałbrzych. 4-2 zatem prowadzenie gospodarzy. Przed momentem znów w roli głównej Jakub Zmarz, był tam na skrzydle ustawiający ten blok Damian Wierzbicki. Błąd Filipa Frankowskiego i jęk zawodu na trybunach w Sanoku.
Chociaż na pewno ten zawodnik jest jedną z najjaśniejszych postaci swojego zespołu i całego meczu, jak dotychczas. Magnuszewski do piątej strefy, tutaj pewne przyjęcie łaby. Frankowski blokowany przez Siwickiego, przytomne zachowanie Jakuba Zmarza, 12 oczko tego siatkarza. No, pokazuje tutaj Jakub Zmarz, że zasługuje na grę w pierwszoligowych bojach, wysyła mocny sygnał swojemu trenerowi, aby ten być może częściej korzystał z jego umiejętności, z jego dyspozycji, która dzisiaj jest naprawdę wyborna. Bardzo teraz dobry atak Wałbrzyszan, 4-5. Drodzy Państwo, na statystyki indywidualne, na indywidualne zdobycie punktowe zawodników obydwu drużyn w ekipie gości najlepiej punktuje rzecz jasna Patryk Napiórkowski, 14 oczek, ale tylko jeden punkt zdobyty w trzeciej partii. 7 punktów Jakuba Hukela, teraz już 8. Po 5 dołożyli Mariusz Schamlewski i Mateusz Siwicki. Jeśli chodzi o gospodarzy, 13 punktów Filipa Frankowskiego, 12 już w tym momencie Jakuba Zmarza, 10 Damiana Wierzbickiego, 6 Grzegorza Gnatka, 5 Patryka Łaby. Zmiana na pozycji libero w ekipie Wiktorii. Jacka Obremskiego zmienił Michał Szydłowski. Teraz kompletnie nieudany serwis Damiana Wierzbickiego, ale moment wcześniej spisał się doskonale atakujący TSV, pocieszony teraz przez Kamila Dębca. Zagrywa Ernest Plizga. Popisał się asem serwisowym ten zawodnik w końcówce trzeciej partii. Tym razem już nie było tak dobrze. Przestrzelona ta zagrywka. 8-5 prowadzenie gospodarzy. Potężne uderzenie łaby, ale bardzo dobre przyjęcie Wiktorii Wałbrzych. Hukel z lewego skrzydła nie daje szansy obrońcom gospodarzy. 8-6 prowadzenie TSV. W najbliższą sobotę, jak wcześniej Państwu wspominałem, Sanoczanie zagrają na wyjeździe w kolejnym bardzo ważnym meczu z Norwidem Częstochowa. Z kolei Wiktoria Wałbrzych wróci na własny teren, podejmie SKS Hajnów. A my wszyscy gaszymy. Na zagrywce Roman Oroń. Jeszcze raz ten zawodnik jest as serwisowy numer 6 Romana Oronia w dzisiejszym meczu. Śrubuje swój rekord ten zawodnik. Przypomnę, w 15 dotychczasowych spotkaniach Roman Oroń zanotował 5 asów serwisowych. Dzisiaj ma ich na swoim koncie już 6. Niewiarygodna seria tego zawodnika. O czas prosi Przemysław Michalczyk. Najlepiej zakrywającym zawodnikiem drużyny TSV jest Paweł Rusin. Niewiarygodna wręcz statystyka tego siatkarza. 274 wykonane zagrywki i 32 asy.
drugim z kolei zawodnikiem w ekipie z Sanoka, jeśli chodzi o asy serwisowe, jest Patryk Łaba, ma ich na swoim koncie 18. Po dzisiejszym meczu na trzecim miejscu będzie Roman Oroń z 11 punktowymi zagrywkami na koncie. Paweł Rusin jest dodatkowo zdecydowanie najczęściej wykonującym zagrywkę zawodnikiem TSV. No i udało się trenerowi Wiktorii Wałbrzych wybić z rytmu wykonywania tych mocnych, groźnych zagrywek Romana Oronia. Tym razem błąd i siódme oczko, które trafia na konto Wiktorii. Dobra zagrywka Magnuszewskiego. Wyratowali tę sytuację Sanoczanie, ale piłkę po swojej stronie ma Wiktoria Wałbrzych. I teraz siatkarski gwóźdź wbity w parkiet TSV przez Mariusza Schamlewskiego. Jeszcze jeden as serwisowy w dzisiejszym meczu. No naprawdę jestem ciekawy tych statystyk. Kto wie, czy to nie będzie najbardziej obfity w punktowe zagrywki mecz obu drużyn w obecnym sezonie. Zmniejszają prowadzenie rywala do jednego punktu. Wałbrzyszanie i o czasy w tym momencie prosi trener gospodarzy. Magnuszewski, tym razem zwolniona ręka, poradził sobie z przyjęciem. Frankowski, precyzyjna kiwka za blok Wierzbickiego i to, co nie wychodziło atakującemu TSV w Nysie, wychodzi dzisiaj bardzo dobrze. Pierwsza kiwka Wierzbickiego w dzisiejszym meczu i od razu skuteczna. Zaskoczeni defensorzy drużyny z Wałbrzycha, 11-9. Ważny teraz punkt zdobyty przez Damiana Wierzbickiego. Ostry flot Jurkojcia, ale dobre przyjęcie Pliski, przesunięta krótka i nie decydował się teraz na mocne uderzenie Mariusz Schamlewski, wściekły teraz na finał tej akcji, doskonale przełożone ręce na drugą stronę siatki Jakuba Zmarza, 12-9. Zdecydowanie chcą zagrywać w Ernesta Plisgę Sanoczanie. Teraz ten wywiązał się ze swojej roli doskonale. Precyzyjne podanie. I jeszcze jedna krótka zagrana przez Magnuszewskiego ze Schamlewskim. 10 punkt na koncie gości. Zagrywa Jakub Hukel. Wrażenie, że więcej błędów w polu serwisowym popełniają w czwartej partii Wałbrzyszanie. Spróbuję odpowiedzieć lepszym uderzeniem z za linii 9 metra. Filip Frankowski. Pliska sama sekuracja, ale nie przepuściła już tego uderzenia pani arbiter Gabriela Ferenczak. Mają pretensje do tej decyzji siatkarze Przemysława Michalczyka. I tym razem prosi o przerwę szkoleniowiec gości. Chce uspokoić tutaj gorące głowy swoich podopiecznych Przemysław Michalczyk, chociaż doświadczeni zawodnicy z Wałbrzycha na pewno o tej ostatniej akcji i decyzji sędziów szybko zapomną.
ogromne skupienie, motywacja, koncentracja w szeregach obu drużyny. Precyzyjnie coś rozrysowuje swoim podopiecznym trener Krzysztof Frączek. Już zakończył czas swojej drużyny Przemysław Michalczyk. Obie drużyny już za moment na parkiecie. I będziemy, drodzy Państwo, powoli wkraczać się w decydującą fazę czwartej partii, być może całego meczu. Szarpnął przyjęciem Szydłowski, sytuacyjna piłka i doskonały atak Jakuba Hukela. Mogło być 16 do 10, a tak jest 15 do 11 i w lepszej pozycji siatkarze Wiktorii Wałbrzych, chociaż w dalszym ciągu muszą tutaj zdobywać punkty przy własnej zagrywce. Mariusz Schamlewski. W szóstej strefie doskonałe przyjęcie Dębca, szósta strefa uruchomiony, Filip Frankowski. Bardzo dobrze czuje się ten zawodnik w dzisiejszym meczu, czwarty punkt w czwartej partii, 16 w całym meczu. Jakub Zmarz, dobrze przyjmujący Wiktorii Jakub Hukel kończy akcję. Patryk Napiórkowski, jakże dawno już niewidziany w ataku ten zawodnik, a przecież to od niego tak wiele zależy, jeśli chodzi o grę drużyny Wiktorii. Zmieniany teraz Napiórkowski przez Kamila Durskiego, zmiana na zagrywkę. Wszyscy znają tę mocną zagrywkę kierowaną zazwyczaj gdzieś w 8-9 metr przez Kamila Durskiego. Pokazywał już, że potrafi zaskakiwać rywali Kamil Durski podczas gry choćby w Karpatach Krosno, tutaj w drugiej lidze. Tym razem nieco lżej i nie miał problemu z przyjęciem Patryk Łaba. Durski w efektownej akcji w obronie i kończy akcję Jakub Hukel. Dobry fragment gry 26-letniego Słowaka. 13 do 16 i druga z rzędu zagrywka Kamila Durskiego. Potrzebują teraz przejścia, potrzebują punktu Sanoczan. Teraz mówiąc kolokwialnie, siatkarskim językiem, kupił teraz aut Patryk Łaba. Tutaj już wszyscy kibice zgromadzeni na trybunach hali w Sanoku krzyczeli out. Decydował się jednak na przyjęcie tej zagrywki kapitan TSV. Ostatecznie nie udało się jej dograć, nie udało się jej zamortyzować i pozostawić w grze. As serwisowy zatem Kamila Durskiego. Jeszcze raz ten zawodnik. Jeszcze raz szarpnął przyjęciem Patryk Łaba. Stracił na moment pewność ten zawodnik, prosi o czas Krzysztof Frączek, 15 do 16. No i mówiłem o tym, że dysponuje groźną zagrywką Kamil Durski. Jakby na potwierdzenie tych słów teraz rozgrywający Wiktorii Wałbrzych wlewa nadzieję w serca swoich kibiców, że ten mecz potrwa nieco dłużej, bo tutaj marzeniem drużyny gości jest oczywiście doprowadzenie do tie-break. Po czasie, o który poprosił trener Krzysztof Frączek, zagrywa czwarty raz z rzędu i
Kamil Durski, tym razem perfekcyjne przyjęcie łaby, ale pomylił się Jurkojć. Dograł Durski, w tak ważnym momencie myli się Magnuszewski, który po raz trzeci w dzisiejszym meczu zdecydował się na uderzenie piłki przy siatce. Tym razem kosztowny błąd rozgrywającego. Wiktorii Wałbrzych, 17 do 15, teraz uściśnięta dłoń Kamila Durskiego przez trenera Przemysława Michalczyka, który podziękował swojemu podopiecznemu za tę pracę wykonaną w polu serwisowym. Zagrywa Damian Wierzbicki, skrócony ten serwis, Obremski, przepraszam, Szydłowski, oczywiście teraz ten zawodnik jest na parkiecie, dograł w punkt, chociaż tutaj musiał troszeczkę sięgać do tej piłki, Magnuszewski, ostatecznie bardzo dobrze z lewego skrzydła Ernest Pliska. No teraz każdy punkt na wagę złota, każda akcja będzie ważyć naprawdę dużo. Niesie ze sobą sporą dawkę presji. Wierzbicki zatrzymywany, ale dobrze ustawiony w asekuracji. Dębiec, łaba, za niska piłka do tego zawodnika. Zatrzymywany Patryk Łaba przez Magnuszewskiego i Siwickiego. W ostatnim fragmencie lepiej grają Wałbrzyszanie. Będzie zmiana. Patryk Łaba zastąpiony Pawłem Rusinem. Trudny moment TSV, a przypominam, że przecież było 15 do 10, 16 do 11. Ostatnie akcje należą jednak głównie do ekipy gości. Plizga, kontrolowany ten serwis w punkty, Rusin, ten zawodnik w ataku, po prostej w ostatnie centymetry boiska Wiktorii, Paweł Rusin. 18-17 jednopunktowe prowadzenie TSV, narzekaliśmy na to, że nie mieliśmy do tej pory wyrównanej końcówki seta, być może właśnie czwarta partia zrehabilituje, zrekompensuje nam przebieg poprzednich partii, które były takimi pojedynkami do jednej bramki, podbijany na Piórkowski. Jurkojć na lewe skrzydło do Frankowskiego, szczęśliwie ten zawodnik, ale w sobie tylko znany sposób obija teraz potrójny blok przeciwnika. Filip Frankowski zdobywa jakże ważny punkt. Już 17 oczko zdobyte przez Filipa Frankowskiego w dzisiejszym meczu. I co ważne, dla drużyny TSV regularnie zdobywa te punkty w każdym z setów Filip Frankowski. W pierwszym 4, w drugim 3, w trzecim 5 i teraz również 5. No, wydawało się, że będą mogli cieszyć się z kolejnego punktu Sanoczania. Tak, jest szansa dla Wiktorii Wałbrzych i umiejętnie nabija teraz na Sanocki blok Jakub Hukel, ale piłka opada w polu Wiktorii Wałbrzych. 20 do 17. Szczęśliwie teraz blokiem zagrali Sanoczanie, Jurkojć i Oroń. Jeszcze chyba tam ucierpiał w tej akcji w bloku rozgrywający TSV, ale teraz na pewno Łukasz Jurkojć się nie podda, na pewno o zmianę nie poprosi. Rusin jeszcze raz bardzo mocno, ale perfekcyjne przyjęcie. I tym razem z lewego skrzydła nie myli się Jakub Hukel. 11 punkt tego siatkarza, 18 oczko zdobyte przez Wiktorię w czwartej partii. W polu serwisowym pojawia się Mateusz Siwicki. Czy zaryzykuje? Tak jest, ale dobrze Dębiec. Jurkojć, prawe skrzydło. Wierzbicki kończy tę akcję. Nie zdążył ustawić szczelnego bloku Mariusz Schamlewski. I Damian Wierzbicki zdobywa swój 12 punkt w dzisiejszym meczu. 21 do 18. A w polu serwisowym pojawia się, no, egzekutor, jeśli chodzi o asy serwisowe. Najskuteczniejszy gracz tego meczu w elemencie wprowadzania piłki do gry, Roman Oroń. Bardzo mocno, no jest kolejny as serwisowy. Źle złożył ręce do tego przyjęcia Ernesty Plizga. Chyba sparaliżowani są tą znakomitą postawą Romana Oronia.
rywale 22 do 18 i jeszcze raz Romanor. Dla porządku podam, że przed momentem był to siódmy as serwisowy Romana Oronia w dzisiejszym spotkaniu. Tym razem przestrzelił środkowy TSV, niepocieszony teraz zmieni się z Kamilem Dębcem, ale naprawdę może być zadowolony ze swojej postawy Roman Oroń, może być dumny z tego występu, a jeśli jeszcze jego drużyna zdoła zamknąć ten pojedynek w czterech partiach, no to naprawdę będą mieli powody do radości siatkarze Sanok. Zrobią wszystko, aby jednak cieszyć się ze zwycięstwa w Obrzyszanie. Dobrze w asekuracji Rusin, Wierzbicki jeszcze raz do Frankowskiego, jeszcze raz zaryzykował przyjmujący TSV, ale dobry blok na Piórkowskiego i Schamlewskiego zatrzymuje teraz lidera w dzisiejszym meczu drużyny TSV. No i muszą uważać Sanoczanie. O piłkę do gry wprowadza Magnuszewski, dobre przyjęcie. Jurkoć jeszcze raz do Wierzbickiego, ten tym razem nie kończy. Dobra asekuracja z Hamlewskiego. Kukel blokowany przez Jakuba Zmarza i Łukasza Jurkojcia. Trzy punkty przewagi Sanoczan i zaledwie dwóch oczek brakuje gospodarzom do zakończenia tego spotkania. Łukasz Jurkoć. W piątej strefie dobrze plizga Magnuszewski na środek, Schamlewski podbijany przez Tomasza Głoda, Frankowski, ale dotykają siatki, Wałbrzyszanie, nie ma wątpliwości, błąd popełniony przez Mariusza Schamlewskiego, 24 do 24 piłki meczowe bez konsekwencji dla, 3 bez konsekwencji dla drużyny z Sanoka, ta czwarta, gdyby nie udało się jej wykorzystać, będzie skutkowała już grą na przewagi, ale komfortowa sytuacja. Sytuacja Sanoczan, ostatni na trybunach w Sanoku. Jurkojć w pierwszej strefie, dobre przyjęcie Hukela na Piórkowski. Jeszcze przedłuża szansę swojej drużyny. 17 punktów Patryka na Piórkowskiego. Jakub Hukel, cóż pozostaje temu zawodnikowi? Tylko i wyłącznie ryzyko. Jest bardzo mocne uderzenie, ale w siatkę Jakub Kukel i uniesione ręce siatkarzy TSV w geście triumfu. Potrzebowali tego zwycięstwa jak powietrza Sanoczanie. Potrzebowali zresetować swoje głowy, zagrać po prostu dobrą siatkówkę po wpadce w Nysie. No i udało się, 3 do 1 zwycięstwo TSV Mansard Transgaz Travel Sanok w meczu z bezpośrednim rywalem, jeśli chodzi o walkę o play-offy. No i po tym meczu Sanoczanie w porównaniu z Wiktorią Wałbrzych w zdecydowanie bardziej komfortowej sytuacji. No ale już w najbliższą sobotę podopieczni Krzysztofa Frączka zagrają z Norwidem Częstochowa, no i będzie to również bardzo ważne spotkanie. Jeszcze nagroda dla MVP tego spotkania, autor 7 asów serwisowych, Roman Oroń, najlepszy zawodnik tego spotkania. Ja już dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję, że byli Państwo z nami. Przypomnę mecz 16 kolejki pierwszej ligi TSV Mansard Transgaz Travel Sanok pokonuje TS Wiktorię PWSZ Wałbrzych 3 do 1. Dzisiaj to wszystko.